Stół bilardowy jest prostokątem o wymiarach 1 metr na 2 metry. W każdym z rogów oraz na środku dłuższych boków znajdują się otwory zwane łuzami, do których wbija się bile. Bila znajduje się w odległości 0,25 metra, czyli 25 cm od boku północnego i zachodniego. Pamiętając, że przy odbiciu bili od ścianki stołu kąt padania jest równy kątowi odbicia, znajdź punkt na ścianie wschodniej stołu, w który należy trafić, aby po odbiciu bila wpadła do łuzy na środku boku południowego stołu. Więc treść jest bardzo skomplikowana, ale myślę, że rysunek tutaj wyjaśnia, o co chodzi. Czyli tak, tu jest nasza bila, no i pytanie, może tu nazwijmy X, prawda? To będzie to X. I szukamy takiego miejsca na tej wschodniej ściance, aby bila stąd po odbiciu trafiła nam tutaj. Więc zachęcam Cię do samodzielnego rozwiązania tego zadania. Podpowiem tutaj, że tutaj kluczem jest rozpoznanie pewnych trójkątów podobnych, no i wypisanie warunku, który wynika z podobieństwa tych trójkątów. No dobrze, no więc jakie trójkąty podobne możemy tutaj znaleźć? Więc wiemy, że kąt padania jest równy kątowi odbicia, czyli innymi słowy ten kąt, choć może tego na rysunku do końca nie udało mi się napisać, narysować, te dwa kąty są sobie równe. Jakie trójkąty prostokątne możemy tutaj utworzyć? No, na przykład możemy utworzyć taki trójkąt prostokątny, a drugi trójkąt prostokątny to byłby ten. No i co? I teraz to są dwa trójkąty prostokątne, które jeden z kątów ostrych mają równy. Wobec tego drugie kąty też, drugi pozostałe ostre kąty też są sobie równe. Wobec tego, no właśnie, wobec tego widać, że te trójkąty są podobne. No i teraz tak, i teraz jeden z tych trójkątów to ma bok. Jeden z boków jest x, prawda? Tak jak tutaj, na to jest x. No a drugi, teraz tak, wiemy, że stół ma 2 metry, to jest dłuższy bok i ta łuza jest na środku, czyli wobec tego drugi bok tego trójkąta, czyli to jest 1. Czyli mamy, nazwijmy może pierwszy trójkąt prostokątny. Pierwszy trójkąt prostokątny, to może tak oznaczmy to, może naprzeciwko kąta zielonego, napiszmy kąt na zielono. Bok naprzeciwko kąta zielonego, ta przyprostokątna ma długość x. Czyli naprzeciwko, jedna z przyprostokątnych jest x, a naprzeciwko kąta niebieskiego, czyli to ma przyprostokątną 1. Dobrze, spróbujmy teraz analogicznie zająć się trójkątem drugim naprzeciwko kąta zielonego. Czyli pytanie jest takie, czy potrafimy naprzeciwko kąta zielonego, czyli ile jest to? No tak, wiemy, że tu jest x, wobec tego ten kawałek wiemy, że to jest co? No cały bok minus x, czyli to jest 1 minus x. Czyli to, prawda, jest 1 minus x. No a my wiemy jeszcze, że to tutaj jest 1 czwarta. Wobec tego to jest 1, to zielone tutaj, ten zielony odcineczek, prawda, tu, czyli ta przyprostokątna, to jest 1 minus x minus 1 czwarta. 1 minus x minus 1 czwarta. I teraz, czyli to będzie drugi trójkąt. Napiszmy drugi trójkąt prostokątny, podobny do pierwszego prostokątny. I w nim naprzeciwko kąta zielonego przyprostokątna ma długość 1 minus x, czyli 3 czwarte minus x. Teraz naprzeciwko kąta niebieskiego, czyli tu, wobec tego ten odcinek nas interesuje. No, wiemy, że to jest 1 czwarta. A całość jest 2 metry, czyli naprzeciwko kąta niebieskiego jest 2 minus 1 czwarta, czyli 7 czwartych. Teraz, skoro te trójkąty są podobne, to stosunki odpowiednich boków leżących naprzeciwko równych kątów do siebie są takie same. Czyli naprzeciwko kątów niebieskich mamy jeden bok jest 7 czwartych, drugi bok jest 1,
czyli 107 czwartych podzielić przez 1, to ma być równe, no tutaj mamy w tym trójkącie drugim bok zielony 3 czwarte minus x i to musi być równe stosunkowi do boku zielonego w trójkącie pierwszym, czyli x. No dobrze, i to jest nasze równanie, które pozwoli nam obliczyć x wynikające z podobieństwa tych trójkątów. No to co, to może pomnożymy przez x obie strony, czyli razy x i wtedy co? No 7 czwartych przez 1 to jest po prostu 7 czwartych, czyli tutaj mamy 7 czwartych razy x równa się, tutaj x nam się skróci, 3 czwarte minus x. No dalej co? Powiedzmy, że chcemy mieć x po lewej stronie, czyli dodajemy x do obu stron. I wobec tego po lewej stronie mamy 7 czwartych x plus x, a po prawej stronie mamy 3 czwarte. No, x to jest 4 czwarte x, czyli 7, czyli to jest 11 czwartych x po lewej stronie. Prawda? Mamy 1 plus 7 czwartych, czyli 4 czwarte plus 7 czwartych, czyli 11 czwartych x to jest 3 czwarte. I to co, mnożąc sobie przez 4 obie strony, dostajemy, że x to jest 11x jest 3. Wobec tego dzieląc teraz przez 11 obie strony, otrzymujemy, że x równa się 3 jedenaste metra. 3 jedenaste metra. No, jeżeli ktoś chce, to może zamienić to na centymetry. Więc 3 jedenaste metra, czyli 3 dzielimy przez 11, to jest 0, 3, 2, 22 i potem zostaje nam 87 razy 11, to jest 77, 3 i tak dalej. No to jest około 27 centymetrów od południowo-wschodniego rogu stołu.